Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Mistrzostwa Polski w szachach i bardzo emocjonująca partia pomiędzy Wojciechem Morandą a Pawłem Beclawem. Pierwsze partie, dwie partie klasyczne pomiędzy tymi zawodnikami zakończyły się remisami. Partia bardzo ważna, gdyż grają tutaj panowie o 40 tysięcy złotych, bowiem wynik meczu dwupartiowego jednej z, tych, z tej partii może zadecydować o już wicemistrzostwie Polski i gwarantowaną kwotą właśnie 40 tysięcy złotych. Fantastyczne pieniądze, jeżeli chodzi o drugie miejsce w mistrzostwach Polski. Moi drodzy, Partia niezwykle emocjonująca, gra na tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. No i zapraszam serdecznie do analizy. Tutaj Wojtek Moranda zagrał D4, E6 odpowiedział Paweł, skoczek F3. Tak samo się a partia też toczyła w partii klasycznej, i tutaj poszło C4, C5 i C4. Moi drodzy, Wojciech Moranda. Bardzo wysoki ranking, arcymistrz, bardzo solidny, bardzo dobrze się przygotował do Mistrzostw Polski. W studiu stwierdził i powiedział: Nie ukrywał tego, że rozpracował każdego zawodnika. Na części pierwsze, niemalże bardzo solidnie podchodzi profesjonalnie do swoich występów. Z kolei Paweł Teclaw moi drodzy, rewelacja turnieju, naprawdę pokazuje lwi pazur. Przypomnę, że Paweł ma zagwarantowane już minimum czwarte miejsce i będzie rozgrywał dalsze partie w walce o wyższe miejsca, moi drodzy. I ta partia toczyła się dalej. Uwaga, bicie poszło tutaj na D4, skoczek zbił na D4 i A6. Nieco to troszeczkę przypomina takie struktury. Struktury sycylijskie. Tutaj Wojtek zagrał skoczkiem na C3, skoczek na F6. W partii klasycznej było zagrane E4. W tym wypadku ruch G3 ze strony Morandy. I tutaj Hetman C7. Zauważcie, że ten ruch A6 bardzo ważny, ruch gdzie skoczek nie może wejść na B5, to jest klasyczne zagranie w Sycylu. No i Hetman przede wszystkim ma tutaj opcję wybicia pionka. Co zagrały teraz moi drodzy białe? Otóż. No, przede wszystkim narzuca się taki ruch jak B3, lecz chyba do najlepszych nie należy, bo od razu możemy dostać D5 i nie można wybić pionka, bo to wisi skoczek. No, ale to jest teoria debiutów rozpracowana naprawdę na wysokim poziomie i oczywiście rozwój figur jest tu najważniejszy. Zobaczcie, że białe specjalnie oddają tego pionka. Pytanie, czy można go wziąć? Otóż można, moi drodzy, go wziąć, tylko trzeba się liczyć z konsekwencjami. Nie do rozwoju figur, znaczy białe będą miały tutaj opcję szybszego rozwoju figur i próby przejęcia ogromnej inicjatywy, lecz czarne, jeżeli znają bardzo dobrze wariant, prawdopodobnie tutaj mogą, nie muszą przegrywać, powiedzmy, znaczy może źle się wyraziłem przegrywać to jeszcze daleko do przegranej, ale przede wszystkim chodzi o ten, o ten rozwój figur, żeby, żeby czarne. No, Powiedzmy tak, jak czarne mają piona więcej i jak uda się zrobić roszadę, wyprowadzić figury, to z tym pionem więcej czarne prawdopodobnie mają szansę zwyciężyć. I tutaj białe muszą się wykazać niezłą kreatywnością, ale też pewnie solidnym przygotowaniem. Hetman C4, roszada, trochę się nagadałem, ale jedziemy dalej. Tutaj skoczek na C6, to są wszystkie dobre ruchy ze strony białych i czarnych. I już pierwszy ruch, który pokazuje, że inicjatywa będzie Powoli przechwyty, przechwytywana. Jasne, że tutaj za bardzo nie można zbić skoczkiem, bo zwyczajne odbicie D5 i im więcej wymian, tym czarny jest bardziej zadowolony. Skoczek na B3, i moi drodzy, goniec zagrał na s 7 e, W partii, po partii tutaj, Paweł Teclaw powiedział, że lepsze było zagranie D5. Nie wiem dlaczego nie zagrał, coś tam, e, znaczy ja na, na tym wariancie się dokładnie nie znam, musiał mi się nieco zagłębić, ale D5 wygląda zdrowo, bo jednak pionek łapie tutaj trochę e, powietrza. W centrum, powiedzmy, i ogranicza nieco figury białych, ale białe mogłyby zareagować na przykład takim posunięciem. Goniec F4, goniec E7, wieża C1. Taki ruch się narzuca, grozi bicie na D5 z atakiem na Hetmana. To jest takie standardowe zagranie, właśnie w tym momencie, kiedy tego piona oddajemy. Hetman mógłby ruszyć na B4 i na przykład wieża a 1 z planem E4. Po roszadzie, właśnie taki ruch mógłby nastąpić. I tutaj bardzo ważna rzecz, skoczkiem wymieniamy na E4. E, bo chodzi o to, żeby po biciu pionkiem nie było takiego ruchu goniec C7 odbierający pole Hetmanowi, i tutaj by groziło na przykład A3, bardzo niebezpieczne. Dlatego e, taki, taki ruch jest myślę, że ważniejszy, bo zawsze tutaj grozimy wybiciem, skocz, kie, e, wybiciem skoczka i zawsze jakieś tam pola Hetman łapie, na przykład ucieka sobie na drugie skrzydło e, lub gdzieś na A3, jeżeli be, pionek wybije na, e, z B na C3. No, takie już moje skróty myślowe. Dobrze, moi drodzy, nie zagłębiajmy się za bardzo. E, na przykład po wybiciu takim e, tutaj wieża E4 Hetman B6. I taka pozycja teoretycznie mogłaby powstać. Czarne mają piona więcej, lecz zauważcie, że jednak białych figury są niezwykle aktywne i szybko aktywnie, fajnie rozwinięte, czarne musi na pewno zagrywać bardzo dokładne posunięcia, żeby tutaj no, nie przegrać zwyczajnie chociaż komp ocenia równą, ale komp zawsze jak ma piona więcej to prawie ocenia równą oczywiście nie zawsze żarty, moi drodzy w partii poszło koniec E7, zobaczmy co było dalej, E4 zagrał Wojtek, słuszne zagranie, bo D5 już jest praktycznie niemożliwe, Hetman zagrał na B4 dlaczego Hetman na B4? Otóż hetman Chce uciekać na B6 lub na D6 z opcją wymiany na D6 ewentualnie. Jeżeli wymiana Hetmanów by się udała, no to czarne są w domu moi drodzy. Goniec sprytnie zagrał na F4 i okazuje się, że D6 jest polem zajętym i tutaj zostało zagrane D6. No i teraz tak, przede wszystkim po ruchu A3, wyobraźmy sobie, jak Hetman ucieka na B6 i powiedzmy, Goniec wybija, Goniec wybija, Hetman wybija. To Hetman z B6 wybija skoczka na B3, więc no, ten, ten ruch A3 i bicie pionka na D6 jest raczej niedobry. Ten plan. Koniec zagrywa zatem na E3. Zobaczcie, bardzo sprytne posunięcie. Odbieramy pole B6 i staramy się grać A3. Wieża C1 pędzić tego Hetmana. Skoczek zagrał na E5. Tutaj, e, może nieco dokładnym ruchem, byłoby zagranie skoczek A5, ale ja się tu nie zagłębiają, moi, moi drodzy. Tutaj jest strasznie dużo wariantów, bardzo poważne ruchy tu trzeba zagrywać, konkretnie po prostu trzeba znać warianty skoczek zagrał na a 5 też wygląda dobrze w miarę, lecz szybkie, szybkie, szybka odpowiedź Morandy A3 no, rozwiewa nieco wątpliwości z tego względu, że szybko wykonywał kolejne dwa ruchy i teraz moi drodzy po skoczek A5 tutaj białe mogłoby na przykład zagrać bardzo ciekawy ruch D4 i po na przykład Zagraniu na C6, żeby z powrotem atakować gońca, możemy wtrącić A3 i po Hetman na C4, wieża C1. Okazuje się, że tego gońca możemy oddać białymi. po takim zagraniu białe stoją fantastycznie, z tego względu, że ten Hetman ma ogromne, ogromne problemy. Przede wszystkim grozi skoczek B5 z atakiem na Hetmana i skoczek C7, a jeżeli byłaby zrobiona Roszada, no to skoczek D5 i tutaj goniec na E7 wisi niestety. Dużo taktyki się dzieje w tej partii, moi drodzy. A3 poszło, hetman C4, niezwykle ostra pozycja. Wieża C1 szybko zostało zagrana i jeszcze szybciej hetman na D3. No dobra, pytanie jest takie, czy wymieniać hetmany białymi, czy nie, moi drodzy, jeżeli mamy piona mniej i staramy się łapać inicjatywę? Odpowiedź może być tylko jedna. Nie wymieniamy. Oczywiście to wszystko zależy od sytuacji, bo czasami wymiana jest jak najbardziej dobra, lecz w tym wypadku wymiana jest nie najlepsza. Tutaj skoczek zagrał na D2, no niby wycofał się skoczek, ale zauważcie, że osłania Hetmana. Pilnuje na E4 i już jakieś grożą opcje typu H3, F4, chociaż goniec wisi, trzeba by tam gońcem na B6 zagrać i próbować grać na przykład F4, H3F4 z takim planem, żeby nie wpuścić skoczka na G4. Moi drodzy, tutaj na przykład jakby Paweł zrobił roszadę, mogłoby zostać zagrane H3, D5 i skoczek a4, bardzo zwariowana znowu pozycja ale ten punkt b6 na pewno jest bardzo atrakcyjny dla białego skoczka, no dużo wariantów tutaj troszeczkę bocznych pokazuję, bo niezwykle ciekawe tutaj opcje istnieją, myślę, że zagłębienie się w te pozycje troszeczkę mocniej może dać większy efekt w rozeznaniu w tej pozycji e, oczywiście, po hetman moi drodzy a, po hetman d3, przepraszam, tutaj skoczek na d2 i skoczek ruszył się z f na G4. No to wydaje się też ciekawe, bo bezpośrednio atakujemy gońca. Jak już wspomniałem, gońc w tej partii zagrał na B6. Świetną placówkę znalazł. No i moi drodzy, tutaj niezwykle. Ciężko o dobre posunięcia. E, przede wszystkim, Roszada byłaby dobra, a po H3 możemy zagrać skoczek D7, atakując gońca, i jednocześnie ten skoczek mógłby wrócić na E5. Dużo ciekawych opcji. Wydawałoby się, że e, Hetman nie jest łapany, chociaż wygląda na to, że można go złapać jakaś tego typu e, opcja wieża E1 goniec f 1 na pewno też grozi. E, pamiętajmy o tym. E, no ale w partii zostało zagrane goniec G5. Niestety ten ruch. Nie jest najlepszy. Zauważcie, że grożą tak po prostu widły. I Paweł to widział. Oczywiście Paweł to widział, tylko miał koncepcję już dalej przeliczoną. Co zrobił Wojtek? Wojtek pewnie zagrał f4. Moi drodzy, skoczek na e3. Od razu zostało zagrane. Jasne, że tutaj trzeba wybić, bo były widły. Bicie z szachem i król h1. Mimo, że był szach, król odszedł, to zobaczcie, że widełki zostały. Jak zagrać w ogóle teraz czarnymi, żeby nie stracić figury? Otóż, goniec H6 jeszcze ratuje. Zauważcie, że jak będzie bicie, to Hetman ma opcję tutaj wybicia na D2. Istnieje taka możliwość, lecz Wojtek zagrywa piekielnie silne i trudne posunięcie w tej sytuacji. Moi drodzy, jest to ruch wieża C2. Bardzo dobry ruch. Z tego względu że teraz grozi bicie na E5, a wieża broni na D2 i skoczek ma nie, nie, nie lada problem. Zagrywa na D3. Wydaje się, że fantastycznie Hetman tutaj sko ze skoczkiem współpracują, bo grozi skoczek F2. Bardzo groźna groźba i na przykład groźna groźba masło maślane, ale myślę, że wiadomo o co chodzi. Jakby to się udało, król zagrał na H1, no to typowy mat Beniowskiego by tutaj nastąpił. Skoczek H3, król H1, Hetman na G1 wieża bije i skoczek dałby mata. Mam nadzieję, że to jest zauważalne, no ale Białe wiadomo, tutaj się e, bronią. I w partii został zagrany skoczek na B1, ale moi drodzy, tutaj komentatorzy na żywo e, mówili, czy można zagrać skoczek na C4, ale jest Hetman D4, tak zauważyli. Oczywiście można zagrać skoczkiem na C4, i tutaj posypałaby się pozycja w mgnieniu oka. Jasne, że silniki pomagają, i po to są, żeby je używać. E, moi drodzy, tutaj e, oczywiście w analizach e, po tym ruchu Hetman po, po D4. Bardzo silny ruch by nastąpił. Jak macie ochotę, zatrzymajcie materiał, spróbujcie znaleźć. Jest to posunięcie, moi drodzy, uwaga. E5. Tak, tak, tu chodzi o to, żeby skoczkiem zbić na D6 z szachem. No ale co będzie po wzięciu skoczka? No przecież białe tracą figurę, ale jest wtrącenie. Skoczek na E4. Jasne, nie liczymy już takiego ruchu, jak Hetman bije i goniec bije, bo to jest wygrana totalnie. Powiedzmy, Hetman wróciłby na D4 i tutaj zobaczcie, szach, król E7, wieża D2. Odbijamy skoczka ze świetną inicjatywą. Fantastyczny skoczek, fantastyczny goniec i wieża na linii na wolnej linii z Hetmanem robią robotę. Tutaj pogoniec po goniec D7 na przykład wyprowadzamy figurę to wieża D3, na przykład Hetman B6, już nie wspomnę, że wisi na B7, ale jest fantastyczne kopyto. Skoczek F5. No wybić trzeba, wieża by wybiła król E8 i tutaj moi drodzy nie mam pytań, totalny, totalny rozjazd, świetny goniec, ten goniec jest wyłączony z gry, król nie ma roszady, jakieś gwiazdy grożą. Koniec partii by mógł nastąpić, lecz Wojtek zagrał równie solidnie. Skoczek B1, bardzo trudne, znowu posunięcie. Moi drodzy, teraz grożą takie ruchy, czasami jak wieża F3, tylko pamiętajmy, że jest Hetman E1, ale na przykład, typu taki ruch, powiedzmy, wieża E2 i potem wieża D2, chodzi o złapanie tego skoczka. No i tutaj, niestety, Paweł już podjął drastyczną decyzję, jak już cierpieć to za coś i zbił tutaj gońcem na F4 bardzo trudny moment tego zawodnika. No, wybił tutaj oczywiście. Wojtek na f4, skoczek wybił e, i moi drodzy od razu poszło uderzenie na d6. Skoczek wybił tutaj tego gońca w tej partii. Ta partia już jest bardzo trudna dla czarnych. No, widzimy, figura mniej i król e, nie ma e, schronienia. Goniec zagrał na d7. I tak zwyczajnie, tutaj na pewno wieża też wygrywała, ale zdrowe podejście, ludzkie podejście, wyprowadzamy tego skoczka jak najszybciej, żeby był jak najbardziej aktywny. Wieża zagrała na C8 w tym wypadku, i moi drodzy, zadanie dla Was: białe zaczynają i wygrywają partię. Jest to ruch, moi drodzy, wieża F7, po którym Paweł poddał partię. Niestety poddał. Dlaczego? No, otóż grozi bicie, jeżeli król by wybił. No to Hetman D7. Po Król F6 mamy pięknego mata na G7, rzecz jasna. A moi drodzy, tutaj po Król F8 po prostu zbijamy wieżę, mamy dwie figury więcej. Więc nie ma tutaj co już dalej grać na tym poziomie przede wszystkim. Gratulujemy Wojtkowi wygrania partii w dogrywce. No i zobaczymy, jak się będą toczyły losy w kolejnych rundach. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.